Siemanko. Dzisiaj wybrałem się na nocne sondacze. Stosować pierwszy raz lampę, która pozwoli mi na wyraźniejsze nagrywanie filmów w nocy. Mam nadzieję, że zda egzamin i będziecie lepiej mogli widzieć to co się dzieje nad wodą i no, po prostu cokolwiek. Mam nadzieję, że coś się uda złowić. Jest ochłodzenie, pada lekko deszczyk, jest lekki wiatr. Zostawcie suba, łapę w górę i miłego oglądania. To zaczęliśmy, ustawiam jeszcze lampę teraz, żeby było dobrze. O, było branko pierwsze. W pierwszym rzucie było branie. Siedzi pierwsza ryba. Nie wiem, że jakaś bardzo duża. Pierwszy ten coś jest. O, jest taki 40-taczek. Lekko zapięty. Tak, rybka. O, macie. Taki rybek. Tak, i 40-45. Jest pierwszy. Siedzi drugi. Ach, kurde, spadł. Tam była ładniejsza ryba już, niestety. Siedzi, ale... Spadł. Nie wiem, czy to był sandacz. Bardzo, w ogóle bez brania. I na początku w ogóle bez walki. Co tam, panie, żeś złapał? A ładniejszy, czy? Właśnie wydaje mi się, że może być ładniejszy. Masz jakieś światło, żeby go chociaż zobaczyć? Poczekaj. Sandaczek. Czyli dziesiąteczka taka. O, rozjaśnię ci na maksa. 60 z grosikiem. Już go mierzymy. Nagrywanie? No, wraca do wody. Poszedł jak wściekły. Siedź.
No chodź tu, chodź. Taki sam jak poprzedni. Drugi taki 4-5. Wraca do wody, hop. Ja na dzisiaj kończę. Z tego co widziałem na podglądzie, lampa się sprawdziła dobrze. Ocenicie wy sami sobie to na filmie, czy wam pasuje, czy nie pasuje. Udało się coś złowić, sporo spudować, dwie ryby mi spadły. Krystian złowił ładnego sandacza. No, ale już od godziny totalnie siadło, nic się nie działo i postanowiłem się zawinąć, tym bardziej, że coraz bardziej pada i wieje i jest zimno. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie suba, łapeczkę w górę i czekajcie na następne materiały do następnego strzała.